Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. How are you? Ja dobrze, słuchajcie, wstałem. Dzisiaj lecimy na tą naszą przybudówkę. Zobaczymy, co się tam da zrobić. A, festula nie mam. Muszę wziąć z garażu, bo przecież festul został u Stacha na samochodzie i wiele innych narzędzi. Kurde, ciekawy jestem, gdzie jest Adrian, czy on nie jest już w drodze. Muszę do niego zadzwonić. Dobra, słuchajcie, Adrian już w drodze. Pogadaliśmy, że ten, że podjadę tam zabrać te graty. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest dzisiaj środa. Nie wiem, kurde, ludzie, jestem przekręcony normalnie jeszcze, nie? Jeszcze łapię energię. Byłem wczoraj na siłowni, trochę dojechałem się, bo stwierdziłem, że za długa przerwa i poszedłem wczoraj w nocy, aby się rozgrzać. Więc udało mi się to się rozgrzać. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Wiecie co, z samego rana tak ogólnie mam rozkminę, bo z żoną rozmawiałem i kurde, trochę się martwię, powiem wam szczerze. Trochę się martwię. Nie to, żebyście się wy martwili, bo nie macie się czym martwić, wy macie swoje rzeczy, ale ja myślę, że kurde, jest słaby rynek. Nie? Ja mam bardzo słaby rynek, tak trochę martwię się o zlecenia, powiem wam szczerze. Mam jakieś takie pierdoły, miesiąc tak naprawdę pierdół. Gdzieś tam mam jakieś schowane malowanie domu i ta pani tak naprawdę chciała w tym miesiącu to zrobić, ale to nierealne dla mnie, żebym to zrobił, bo no jakoś nie czuję tego, chyba że, nie wiem, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia. Jakoś tak nie do końca czuję, że możemy to zrobić, bo za dużo jest różnego rodzaju problemów z projektami, które mamy teraz, więc poprawki i tak dalej, jakieś cofki non-stop, niedokończone rzeczy, a czasu wcale nie przybędzie, tylko wiecie, jesteśmy ograniczeni, bo mamy teraz kuchnię i ona będzie przeplatała się na koniec z łazienką, którą zaczynamy za tydzień, nie za tydzień, za dwa tygodnie. I to są projekty główne, które są do zrobienia do wakacji. Później ja na dwa tygodnie wyjeżdżam. Wracam 21 sierpnia. I tak naprawdę, szczerze, ja wam mówię szczerze, nie mam ani jednego projektu. Ani jednego. Myślałem, że coś powpada, że ludzie się poodzywają, bo miałem różne spotkania tam, przybudówki, jakieś rozbudowy domów. Ale ci ludzie, jedni to zrezygnowali z zakupu, drudzy dopiero co się 17 chyba wprowadzają tego miesiąca do tego domu. Kiedy plany będą gotowe, czy w ogóle zgodzą się na wycenę, to jest zupełnie jeszcze kosmos. Jakaś tam babka prosiła nas o rozbudowanie domu dołem i nagle też zniknęła gdzieś w ogóle w tej całej historii. Nie wiem, co się wydarzyło. Wiecie, ludziom się zmieniają plany, liczą pieniądze i nagle może coś nie poszło, a może po prostu nie spodobałem się ja, nie? Więc z automatu te wszystkie takie wyceny, które robiłem, albo i małe nawet wyceny, to one zwyczajnie zniknęły. Mam jakieś tam szpachlowanie na dwa dni dosłownie po powrocie do zrobienia jednej ściany, ale ja tam nie potrzebuję w tym momencie ludzi. Ja mogłem tam człowieka wrzucić, jakbyśmy mieli projekt. Kurde, mam normalnie, wiecie co, stresuję się troszkę. Stresuję się, że nie złapię nic. Nie wiem, czy ja sam osobiście nie będę szukał pracy pod koniec wakacji, bo jeżeli tak będzie, no to kurde, trzeba, wiecie, gdzieś ruszyć w dupę i albo się przekwalifikować, albo pójść gdzieś do kogoś i robić. Zero pomysłu na tą chwilę mam, powiem wam szczerze. Ja się ogólnie takimi rzeczami bardzo stresuję, wiecie, mam bardzo dużą odpowiedzialność finansową i tyle, no. Normalne, wiecie, jako ojciec rodziny, domu, myślę, uważam, że no, muszę o takich rzeczach myśleć. Ten rok jest totalnie bez sensu. Ja większość projektów, które miałem do tej pory, no to były z tamtego roku. I tak myślałem, że się w trakcie to wszystko rozbuja.
wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Nawet dofinansowałem reklamę przez ostatnie miesiące i kurde, nie ma odzewu, słuchajcie, jest nędza. Nie wiem. Nie wiem. Przepraszam. Nie wiem, kim Rafał Budowlaniec będzie w tym roku. Czy dalej będzie budowlańcem, czy może po prostu Rafał będzie kimś innym. Ale to kurde, przyniesie przyszłość, nie? Jak to się wydarzyło, nie mam pojęcia. No, robimy robotę i wydaje mi się, że ostatecznie robimy bardzo dobrze robotę. Ale kurde, czy tego klienta zabrakło, czy o co chodzi? Czy pieniądze naprawdę gdzieś ludziom zabrakło pieniędzy, oszczędzają? Nie wiem, czy ja po prostu nie mam farta na tych ludzi teraz i ten rynek dla mnie jest jakiś taki ograniczony. Myślałem o Londynie, słuchajcie, nawet byłem na tej wycenie w Londynie, pamiętacie? I wyobraźcie sobie, że ta babka w ogóle się do mnie nie odezwała z powrotem. Ja ją cisnąłem mailowo, żeby dała znać, co tam się dzieje. Widziałem, że odczytała, bo dzięki tej skrzynce, którą mam, widzę, jak ktoś odbiera maila lub nie. I nawet się nie odezwała, słuchajcie. Londyn, szczerze, ja tak naprawdę nie chciałbym tam jeździć, nie tak daleko. Ja szukałem zwyczajnie alternatywy, ale tak z perspektywy czasu też myślę, że to by byłby totalny błąd. Musiałbym jeździć 2,5 godziny w jedną stronę, 5 godzin to jest takie minimum, słuchajcie, w ciągu dnia na jeździe. Nie ma to totalnie sensu. Więc uważam, że muszę zacząć się rozglądać za jakąś alternatywą tu na miejscu. No, poważnie wam mówię. Nie jest mi miło z tego powodu, ale nie chcę czekać też do ostatniej chwili i obudzić się nagle z ręką w nocniku, że nie mamy pieniędzy, wiecie. Bo co miesiąc za czynsz muszę zapłacić. I tak to właśnie jest. Może, nie wiem, może się coś wydarzy, że ktoś się akurat zgłosi, może coś się wydarzy, że nie wiem, że ktoś zgodzi się na coś, co ja wyceniałem wcześniej, ale na tą chwilę nie mam żadnego potwierdzenia. Na tą chwilę. Mieliśmy tam obalać komin, mieliśmy robić łazienkę dla byłego klienta, mieliśmy robić jakieś inne rzeczy. Mówiłem, kiedy możemy zacząć i on też jakby się nie odzywa. Ja nie wiem, czy to jest okres wakacyjny i jest ciężko ludziom podjąć jakiekolwiek decyzje. Nie wiem. Będziemy obserwować, słuchać się, badać i słuchać. Na tą chwilę muszę się obudzić, lecę na robotę. Życzę wam miłego dnia. Taka szczera prawda. Ale musicie wiedzieć, co umiem, nie? Tak od czasu do czasu. Lecimy. Cześć. Dobra, słuchajcie, udało mi się przesunąć projekt malowanie, który miałem tygodniowe na tydzień po wakacjach, więc na razie mamy to malowanie przesunięte. 18 września, tak jak mówię, mam pokój do zrobienia. Ale tam też jakby nie liczę trzech ludzi, bo to jest kurde, to jest strata pieniędzy tak naprawdę, więc brakuje mi projektów. Brakuje mi projektów. Kurde, boję się, że będę musiał to robić albo sam, albo niestety będzie trzeba zrezygnować z jednego chłopaka. To jest po prostu straszne, nie? Downsize normalnie cały czas. No, robiłem przebudówki, nie? Schodzę do poziomu najniższego, czyli robię takie handyman jobs dosłownie teraz. Muszę łapać to, co jest, no co, nie ma co płakać, nie? I dobrze, że w ogóle coś mam. O, i to jest okej. Bo wiecie, ja chciałbym wszystkich tutaj pozatrudniać i mieć tych ludzi, których mam, ale ostatecznie, jeżeli nie będę miał wystarczająco projektów, to no w pierwszej kolejności muszę niestety myśleć o sobie i o swojej rodzinie. Muszę chłopakom też powiedzieć, jaka jest sytuacja, bo może być tak, że wiecie, oni już mają coś na oku na przykład, nie? Albo mają jakąś alternatywę, albo no różne rzeczy mogą być kurde dookoła, więc ja też muszę grać w otwarte karty, być fair względem wszystkich dookoła. Nie zaskoczyć, bo ja też nie lubiłem takich sytuacji w Polsce, szczególnie jak byłem, że w poniedziałek przyjeżdżałem do pracy i koleś nagle kończyliśmy jakąś tam robotę, dosłownie w poniedziałek i on mówi, że od jutra nie ma roboty. To było totalnie nie fair, totalnie. Więc ja ogólnie też z chłopakami pogadam, powiem, jaka jest sytuacja, bo wiecie, koszta pracownicze, koszta podatkowe,
które się wiążą z tym wszystkim, no, zjadają później. I na siłę ja też nie mogę utrzymywać tego poziomu, bo finansowo nie podołam. Nie dam rady już tak. Ja muszę przynosić do domu pieniądze, a nie tylko płacić ludziom, wiecie. Więc tak to wyglądają realia. Dzisiaj jest środa, to jest taki poważny temat, to nie jest tak, że ja narzekam, ja chciałbym potwierdzić. Ja po prostu mówię jak jest. Chcę, żeby... bo każdy pewnie też się boryka z podobnymi problemami. Albo nie boryka, ale wierzę w to, że nie jestem jedyną osobą. I uważam, że ten rok naprawdę nie jest łatwym rokiem dla takich biznesów małych jak mój. Więc no, trzeba trzymać nerwy na wodzy i iść powoli po swoje, no ale co przyniesie jutrzejszy dzień, no to się wszystko okaże, wiecie, na bieżąco. Trochę słabo, bo ja też się przyzwyczaiłem, mówię wam, do planowania tak miesiące do przodu. Stresuje mnie bardzo takie planowanie z tygodnia na tydzień. Nie lubię, po prostu zwyczajnie nie lubię, bo nie chcę tak planować sobie pracy. Tak funkcjonowałem w Londynie czasami, że nagle się pojawiało coś i wpadaliśmy gdzieś tam. Ale ja się nauczyłem tutaj przez tyle lat, jak tu mieszkam, że ludzie planują ogólnie do przodu i tak to powinno normalnie wyglądać. Wtedy wy możecie sobie zaplanować też czas, nawet nie wiem, na wakacje. Więc no oby coś wpadło jeszcze. Oby coś wpadło. Wakacje to jest też taki okres naprawdę trudny. To tak jak zima w budowlance. Dużo budowlańców często ma przestoje. Ja ogólnie przez lata nie miałem, ale obserwowałem swoich kolegów i oni zawsze mieli przestoje. Więc wierzę w to, że to może po prostu być też wina okresu. No, zobaczymy. Będzie co będzie. Zatrudnię się w magnecie, słuchajcie. O. Tutaj. I będę sprzedawał kuchnię. Albo w ogóle montował kuchnię właśnie. Ja muszę poruszyć kilka kontaktów. Zobaczę co się wydarzy. Muszę po prostu obudzić kontakty dookoła. Tak zrobię. Powiem, narzędzia na pewno. Piła będzie potrzebna tak do cięcia czerwona. Słuchajcie, dotarliśmy na miejsce i wam szybko powiem, dopóki bateria mi się nie wykończy. Chyba, że wykończę, to wam powiem co za chwilę. Kuchnia jest ogólnie gotowa, brakuje drzwi na pralkę, zmywarkę i założenie z powrotem plinfa, ale nie zakładamy go, dopóki właśnie ja sobie tu ich nie ureguluję. Wypełnienie tych szpar tutaj pomiędzy szafkami, no bo one są, jak widzicie, niezrobione. Poza tym wszystko tu inne jest zrobione. Tutaj listwa górą jest niezrobiona, bo nie mocowaliśmy jej, bo parapet tam leżał na szafce. Parapet już jest zamocowany. Jak widzicie, udało im się zamontować tą płytę bez większego problemu. Tu musimy gniazdko przesunąć, bo panowie się pomylili przy wycince, jak byliśmy ostatnio. Więc trzeba tą puszkę lekko skorygować, aby zakręcić te gniazdko. I poza tym co? Wszystko inne funkcjonuje. Jakiś tu ruch w budynku występuje, powiem wam szczerze. Cały czas wysycha budynek. Tu było szpachlowane, ale widzę, że cały czas jakieś się pojawia dziwne pęknięcie. Nie wiem dlaczego. Skąd to, co to w ogóle? Dlaczego tak? Czy to drewno po prostu się obsadza teraz? Nobody knows. Wiecie, to jest dosyć ciężkie okno tak naprawdę. Dobra, szybko, bateria. Więc tak, blaty zrobione, drzwi do założenia, no problem. Plinf do założenia, no problem. Wypełnienie tam panelami, no problem. Tutaj pojawia się cały czas pęknięcie, słuchajcie, my to oskubaliśmy. Coś czuję, że ta ściana jakby tutaj, nie wiem czy tam było chodzone, czy ona po prostu jeszcze osiadła. Musimy to jednak przeciąć, wygrzebać i wrzucić tutaj fizelinę na tym rogu, bo nigdzie indziej się tu nie pojawia. Tam było szpachlowane, bo było nierówno. Ale to już, zobaczcie, tam się nic nie pojawiło. I poza tym tu jest tyle. Sorry bardzo. I ogólnie co? Jakieś tam tacze małe tak naprawdę. Tu w łazience głównie dokończenie silikonów, bo zostały nieskończone. Górą nie został zrobiony silikon do końca, więc będzie zrobiony. Założenie plinfa, silikon dookoła. Job done. Tak jak widzicie, już prysznic jest w użyciu, więc nie odpalamy go, nie moczymy. Ja przyjadę i zrobię silikony, ale to już na koniec. Więc muszę kupić dwie tuby silikonu, tego, które tu było używane, bo mi się skończył tak naprawdę, jak robiliśmy. No i co? Zaczniemy od tego, że trzeba to tutaj przygotować, aby to poprawić. Let's go! I want to ride my
Słuchajcie, ja pierdzielę. Umieram. Deficyt snu mam, energii chyba. Przepraszam bardzo, ale będzie dobrze. Podjechałem do Tool Station jeszcze, bo narzędzia musiałem podjechać od Stacha z vana wziąć. Muszę pojechać jeszcze na tą robotę, bo muszę wziąć szpachlę. I fizelinę już zabrałem. Silikon teraz zabieram z Top Tiles. Dobrze. Muszę wziąć kolor i muszę wziąć przezroczysty. I to jest chyba wszystko, co tu muszę wziąć. No i muszę podjechać na robotę, wziąć pacę, bo pacę zostawiliśmy wszystkie na mieszkaniu. Dobrze. Dobrze, już jestem z powrotem. Bardzo szybko poszło, zobaczcie. Z tego silikonu to trochę tam poszło ogólnie, bo wiecie, płytki duże, ale tam łazienka też duża. Kolor, który dopasowuje do fugi. I przezroczysty, bo tam przy panelu muszę poprawić, a nie robiłem tego, więc lepiej to zrobić. W tym panelu, wiecie, szklanym. Także będzie pięknie. Wziąłem chyba wszystko. Muszę teraz dojechać... A, jeszcze Screwfix. Ze Screwfixa muszę wziąć CT1. Jedną tubę chociaż. Kalk muszę wziąć. Właśnie, a kalk to jest tutaj. Kurde, ale powędruję dzisiaj jeszcze trochę po sklepach. I wiesz co, małe blaszki muszę wziąć. Bo nie wiem, gdzie one są. Oczywiście pewnie gdzieś są, ale w tym całym bałaganie teraz to już nie chcę mi się tego szukać. One nie kosztują jakoś dużo. Więc wezmę takie chude blaszki, wiecie, jak do woodfillera, do... się używa. Tutaj potrzebuję kalk, na pewno. A kalk jedyny, który używam, jest w Brewersie. Nazywa się Ultimate. Nie pęka. Można go malować. No problem. Dobra, CT1 już mam. Kurde, co ja gadam. Kalk mam. Ale przy okazji blaszki też kupiłem. A kalk, przypominam, ja używam tylko tego. Naprawdę dobry, powiem wam szczerze, nie zawiodłem się nigdy. A na tych pozostałych niestety tak. Więc nie testuję już innych kalków, bo one zawsze po prostu pękają. A ten jest idealny. Także jeszcze CT1. I muszę podjechać na mieszkanie, zabrać szpachlę i dopiero będę mógł wrócić na robotę. Jest 10, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, wróciłem. Pierwsze co, zajmę się tym gniazdkiem, bo oczywiście to nie jest teraz takie super proste. Muszę wydłubać pustak, żeby spróbować przesunąć puszkę. Tutaj już jest przytarte, co naciągaliśmy, ale dalej pęknięcie się pojawia, więc ja to już po prostu wpuszczę fizelinę i będzie koniec z tym wszystkim. Od razu poprawię całe praktycznie dookoła. Tam w łazience jest wszystko przygotowane. Adrian poprzycierał to, co miał poprzycierać, potaczował. No i tyle, słuchajcie, także jeszcze tam jakieś tacze będę mógł się zająć tymi drzwiami. A na koniec zrobię silikon. Także lecimy. Filozofia jest taka, że teraz panowie, którzy to zrobili, te kamienie, ja teraz się cuduję z tym. No, wiesz, nie muszę zrobić tutaj miejsce. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, słuchajcie, tak. Tu wszystko dookoła zrobiłem. Puściłem fizelinę, żeby nie było, że za chwilę pęknie może w drugim miejscu, więc od razu to zrobiłem wszędzie. Gniazdko jest zrobione, no problem, ale patrzcie, co oni tutaj zrobili. Taśmą papierową poskręcali kable. Muszę wyłączyć prąd, podłączyć to gniazdko i będę miał gniazdka już za sobą. Dobra, słuchajcie, czas na zmywarkę. Muszę ją podnieść do góry, bo ogólnie za nisko stoi i wtedy ten plinf, który jest ta listwa dołem. Wiecie, podczas otwierania te drzwi zahaczają, więc im wyżej zmywarka pójdzie, tym lepiej tak naprawdę. Więc ja ją podnoszę maksymalnie do góry. A Adrian wycina wentylację w tych plinfach, gdzie są lodówki. Słuchajcie, update'ów 1000, bo poradziłem sobie z pralką i zmywarką, słuchajcie. A nie lada sztuka. Żeby te, to szczególnie z pralką jest problem, wiecie, bo to nie jest takie do ustawienia. Ona, ten zawias nie ma tam regulacji, więc ogólnie regulujecie później pralką. Więc pralka siedzi, zmywarka siedzi, zakładamy plinfa, sprzątamy, job done. To wyschło ogólnie prawie. Tu jest tego trochę mokro, ale ja myślę, że ja to wpadnę jeszcze jutro i sobie tak delikatnie przeciągnę drugi raz, żeby było 100% pewności, że jest pięknie. I co? Kleję tam ten panel, sprzątamy i umówimy się jutro pewnie jakoś na pół dnia. Stać,
przyjrzeć. Chyba, że no. Dobra, szybciutki update, słuchajcie. Kuchnia nabiera uroku, jak widzicie. Ten plinth jednak nam pod zmywarką będzie trzeba delikatnie przyciąć na szerokość drzwi, bo podczas otwierania, nawet jak ta zmywarka poszła do góry, to wszystko zależy czasami, jak daleko są drzwi od zmywarki. Czasami nie przeszkadza, czasami przeszkadza. Więc delikatnie, pewnie z centymetr, będę musiał taki kwadrat wyciąć, czego nie będzie fizycznie widać, ale nie będzie utrudniało przy otwieraniu, nie będzie dotykało, nie? Także co, blaty zrobione, to zrobione, pralka zrobiona, to zrobione, plinty, to powycinane. No sporo jest takich gadżetów porobionych, kalk został wpuszczony dookoła, bo tam gdzieś jakieś mikropęknięcia się pojawiły przy skirtingach. To pociągnąłem dookoła, to wiecie. Dobra, pani bateryjko, dzień dobry jeszcze raz. Chciałem się z wami pożegnać. Taki dzień mam trochę słaby, ale to tylko dzisiaj mam nadzieję, bo pogoda też z dupy jest. Coś tam zrobiłem, coś tam zrobiliśmy ogólnie. Połapaliśmy pewne rzeczy. Myślę, że jutro będzie lepiej. Będzie lepszy dzień. To jest ważniejsze. Wiecie, jak człowiek ma taki deficyt trochę, no to tak kurde, to wszystko jak flaki z olejem, ale ostatecznie zrobiliśmy sporo. Naprawdę sporo zrobiliśmy. Jutro na robocie ma się dziać, bo ma przyjechać elektryk. Więc co? Mam nadzieję, że przyjedzie rano. Może ja się... Ty się uciekacie? Miłego dnia, wieczoru i poranka wam życzę. Jak najmniej takich dni. Do zobaczenia. Cześć.